Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was na kolejny odcinek modowy i dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy na temat trendów na nadchodzącą jesień i zimę i chciałabym tutaj zrobić troszeczkę inaczej niż takie typowe kanały modowe, dlatego że chcę uprościć to jak najbardziej się da, tak żebyście po tym filmie dokładnie wiedzieli, co będzie w modzie, co warto kupić, w co warto się zaopatrzyć, czy może znaleźć coś w Waszej szafie, więc nie będę tutaj w ogóle pokazywała Wam zdjęć z wybiegów, bo tak naprawdę jeżeli chcecie, możecie sobie to znaleźć, a zamiast tego pokażę Wam to, co już konkretnie możecie znaleźć w sklepach i kupić, czyli po prostu w sieciówkach, czy to zamówić online, czy przejść się i kupić, więc mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodoba, dajcie znać, czy tak, bo jak kiedyś tam nagrałam taki odcinek, to właśnie dużo osób pisało, że szkoda, że nie pokazałam Wam konkretnych produktów, które możecie już kupić, a nie stylizację z wybiegu, bo i tak tego nikt nie odtworzy. Napiszcie mi też, co w ogóle myślicie o mojej fryzurze, dlatego że pierwszy raz coś takiego zrobiłam. Chciałam troszkę zacząć bardziej kombinować właśnie ze swoimi fryzurami, więc dajcie znać, co myślicie, jak Wam się w tym podobam, czy jednak... Więc czekam w komentarzach na Was. A teraz już przejdziemy i zaczniemy może najpierw od kolorów, czyli kolory, które będą wszędzie, które po prostu wejdziecie do sklepu i już będziecie wiedzieli, że tak, to są te kolory, które będą modne jesienią i zimą i przede wszystkim wszystkie odcienie nude, czyli po jasny beż, średni beż, taki ciepły brąz, taki bardziej rudawy, brązowy, czyli cała paleta wszystkich odcieni nude, jakie są, czyli nie zostajemy tylko w tych takich jasnych, nudowych kolorach, ale dochodzimy aż do takich mocnych brązów, które nie zawsze są w modzie, ale właśnie w tym roku, w tym sezonie wszystko, cokolwiek będzie nudowe, będzie jak najbardziej w trendzie i też z tego, co zauważyłam, bardzo często znowu będą popularne tak zwane total looki w beżu, czy właśnie w takich odcieniach nudowych w różnych tam jasności. I to jest mega fajne, dlatego że tak naprawdę wystarczy, że ubierzecie jakieś takie luźniejsze, beżowe spodnie, do tego sweter i nie dość, że stylizacja jest bardzo prosta do zrobienia, nie musicie się za dużo męczyć, a wyglądacie po prostu genialnie. To jest taki powiew świeżości, tak minimalistycznie, czysto, schludnie i elegancko, więc bardzo mi się to podoba. Wszystkie Wasze ubrania, które już macie w szafie, w odcieniach nude, jak najbardziej wyciągajcie i jak najbardziej z wielką przyjemnością noście teraz w tym sezonie jesienno-zimowym, bo pamiętajcie, mimo tego, że okej, chcecie być w modzie, nie oznacza to, że musicie co sezon latać do sklepu i kupować nowe ubrania, bo zawsze to, co macie w szafie, albo dany styl powraca, albo są na tyle klasyczne, że tak naprawdę co sezon można je nosić. Więc mamy już kolory nude, teraz mamy czerwień. Znowu, w total looku, mega długie czerwone suknie maxi, do tego czerwone buty, to było przede wszystkim widziane właśnie na pokazach. No i czerwień też od jakiegoś czasu regularnie powraca, więc jeżeli macie na przykład jakiś czerwony płaszcz, albo czerwoną sukienkę, czerwony sweter, cokolwiek, to jak najbardziej będzie to mile widziane w Waszych stylówkach, jeżeli chcecie zadbać o to, żeby po prostu być w modzie, w trendzie, jakkolwiek chcecie to nazywać. Więc mamy nude, czerwień, wszystkie takie odcienie zieleni, ale takiej bardziej zgniłej, albo teraz mamy właśnie taki nowy odcień, który nazywa się sage, czyli to jest taki zielony, bardzo jasny, pastelowy, zielony, ale zmieszany delikatnie z szarością. To jest taki kolor bardzo stonowany, bardzo delikatny i tego jeszcze w ogóle w sklepach nie widziałam, więc jestem ciekawa, czy później właśnie w tym sezonie takim bardziej, powiedzmy, że zimowym, będzie tego więcej. Fajnie, bo to jest odcień, którego rzadko spotykam, więc jeżeli lubicie takie kolory, no to będzie coś dla Was. No i mamy jeszcze różne takie neonowe odcienie, różne takie pastelowe, jak na przykład bardzo taki jasny błękit. Coś jak mam właśnie dzisiaj na paznokciach, czy taki bardzo jaśniutki pastelowy fiolet, który był bardzo modny właśnie wiosną i latem. Teraz też troszeczkę go będzie, nie aż tyle co właśnie w tamtych sezonach, ale będzie. Więc tak naprawdę oprócz właśnie tego odcienia sage, myślę, że nie ma niczego takiego odkrywczego, czego na pewno już w szafach nie macie, więc wystarczy coś wyszperać i będzie super. Więc to są odcienie. Jeżeli chodzi o materiały, struktury, faktury, to wydaje mi się, że najbardziej królowała na wybiegach skóra. Czy to prawdziwa skóra, czy bardziej sztuczna. I znowu, total looki, garsonki, sukienki, płaszcze, spodnie, do tego koszula właśnie ze sztucznej skóry. Wszystko. I tu powiem Wam, że jestem troszeczkę tak
bardziej przekonana, dlatego że ja nie mam kompletnie nic ze skóry, jeżeli chodzi o części garderoby, więc jestem bardzo ciekawa, czy coś uda mi się znaleźć. Myślałam właśnie może o jakiejś spódnicy, która fajnie by kontrastowała właśnie na przykład z swetrem, bo to też będzie bardzo duży trend, czyli znowu mieszanie faktur i mieszanie materiałów, ale to też już jest od kilku sezonów, więc myślę, że jeżeli mniej więcej jakoś tam siedzicie w tym, co jest modne, no to już to słyszeliście, czyli mamy skórę, cokolwiek nie będzie skórzanego, na pewno Wam się przyda. Dalej mamy oczywiście kratę i tym razem jest to taka bardziej drobna krata, która wygląda mega elegancko, schludnie i znowu tak czysto. I ta krata będzie tak naprawdę znowu na wszystkim, na spodniach, na spódnicy, na koszulach, na garsonkach, na marynarkach, więc cokolwiek nie macie z kratą, jesteście już gotowi na jesień i zimę. I reszta się powtarza, bo mamy znowu futra, czyli takie wiecie, miśki, jeżeli chodzi o płaszcze, czy po prostu futra przyczepione do spódnic, czy do swetrów. Mamy koronkę, która też już od niejednego sezonu gości. Mamy frędzle, które też już były wcześniej modne, więc tak naprawdę, no to ja już Wam też kiedyś tam mówiłam, że w tym momencie ciężko w ogóle ubrać coś i powiedzieć, że to jakoś nie jest w trendzie. Więc szalejcie, kombinujcie. Wszystkie tak naprawdę właśnie takie faktury i dodatki, czy tą frędzle, czy właśnie pióra przy torebkach, przy spodniach, cokolwiek. Mamy już kolory, mamy już faktury za sobą, to teraz takie ogólne trendy, jeżeli chodzi o to, co z ubrań będzie bardzo modne. Jedną z takich większych rzeczy, jaką widziałam, to wszystkie peleryny. Czy to będzie poncho, czy to będzie płaszcz właśnie w kształcie peleryny, czy jakiś sweter, cokolwiek, wystarczy tak naprawdę jeden taki konkretny, fajny płaszcz, ubierzecie zwykłe dżinsy na nogi, sweter, założyć ubierzecie. Przepraszam bardzo, jeżeli będę w tym mówiła w filmie, że ubierzecie. Założycie. Założycie jakieś dżinsy, założycie sweter, fajne takie czarne botki, do tego pelerynę i wyglądacie już po prostu jak ikona stylu, więc fajnie zaopatrzyć się właśnie w jedną, jeżeli lubicie oczywiście taki klimat, bo pamiętajcie też, że jeżeli coś Wam nie pasuje, to fajnie kombinowanie z modą jest super, ale jeżeli macie czuć się w tym źle, macie czuć się niekomfortowo, to nie masz sensu po prostu zmuszać się, bo to jest modne. Więc mamy peleryny. Kolejna rzecz, o której już właśnie wcześniej chyba wspomniałam, to są garsonki, czyli spódnice z marynarkami. I tutaj znowu bardzo duża dowolność, bo i są takie spódnice midi z dłuższymi marynarkami i są też takie właśnie krótkie a la crop top, czyli krótkie marynarki, krótkie spódnice. Jeżeli lubicie taki styl właśnie łączenia, to jak najbardziej będzie zauważalne w sklepach w tym sezonie. I oczywiście taki cały look na uczennice, czyli to, co kompletnie do mnie nie przekonuje w tym momencie, to są, czekajcie, kamizelka. Bezrękawniki takie właśnie swetrowe i do tego koszule, spódnice właśnie w kraty, to jak najbardziej będzie na czasie, natomiast ja w dalszym ciągu nie jestem w stanie się przekonać do takich bezrękawników. Dajcie znać, co Wy o nich myślicie, czy Wam się to podoba, czy nie, jeżeli tak, no to jest sezon dla Was, więc cały taki w ogóle styl na uczennice, czyli nawet te garsonki, do tego koszula, bo też będą takie bardzo modne, takie geometryczne wzory, jeżeli chodzi też o kołnierze, więc wszystko, co jest związane z tym stylem, jak najbardziej na tak. I znowu wracamy do ogromnych rękawów, do poduszek na ramionach, do takich bufek, do jakichś takich różnych dekoracji tutaj przy nadgarstkach. To jest raczej styl dla osób, które nie mają zbyt szerokich barków w stosunku do pozostałej części ciała, dlatego że no jeżeli macie dosyć szerokie ramiona i jeszcze ubierzecie coś, co jeszcze bardziej Wam je poszerzy, no to wtedy ta figura nie będzie tak zrównoważona, wtedy bym bardziej poszła właśnie coś takiego, nie wiem, spódnice w linię A, czy jakieś takie szersze spodnie, żeby to ujednolicić, ale jeżeli macie wąskie ramiona, no to znowu możecie korzystać ze wszystkiego, co będzie dostępne. Zapomniałabym, a sama specjalnie założyłam to body, żeby Wam pokazać, czyli wszystkie koszulki, spódnice, swetry z różnymi wycięciami i sukienki. I na wybiegach widziałam naprawdę dziwne wycięcia, nawet tutaj na przykład w tym miejscu po prostu było, tu nie było materiału, więc jakiekolwiek. I to na przykład bardzo mi się podoba, dlatego że macie zwykłe body, zwykłe czarne, prążkowane, nic takiego, ale właśnie przez te wycięcia
to sprawia, że mimo tego, że właśnie macie coś prostego, to to po prostu już wygląda inaczej, oryginalnie i ja mam kilka takich bluzek, więc na pewno będę z tego korzystać teraz jesienią i zimą, więc jeżeli też lubicie taki styl, gdzie macie różne takie ciekawe wycięcia, no to będziecie zadowoleni, tak samo jak wszystkie takie asymetryczne rzeczy, to też już było wcześniej modne, czyli wszystkie takie, wiecie, asymetryczne swetry, bluzki, spódnice, więc tutaj zdecydowanie to też będzie gościło w tym sezonie w sklepach. A jeżeli chodzi o spodnie, to to już takie małe zapowiedzi widzieliśmy właśnie wiosną i latem i powraca trend z lat 1998, czyli to są moje lata, kiedy ja dorastałam i miałam bardzo dużo dzwonów. Tak, moi drodzy, wracają dzwony, w ogóle nie sądziłam, że one kiedykolwiek wrócą i ja pamiętam właśnie, jak miałam 7-8 lat i powoli wtedy tam coś tam pojawiały się, jakieś rurki i ja myślałam, jak można to nosić, tylko i wyłącznie dzwony i ja po prostu im bardziej rozłożone na dole, tym lepiej. I tu muszę Wam powiedzieć, że jak na początku tak myślałam, teraz jak zobaczyłam właśnie w tym roku, że tak to wchodzi, myślałam, nie, tak w tym momencie bardzo chętnie przejdę się po sklepach i poprzymierzam i właśnie chciałabym znaleźć jakieś takie dzwony w odcieniu nude. Ale oczywiście dopasowane do mojej karnacji, więc chciałam takie, myślę, że takie albo takie karmelowe, bo to też oczywiście w to się wpisuje. Myślę, że to wyglądałoby genialnie do jakichś swetrów, do tego jakieś bodki fajne, więc jeżeli coś takiego znajdę, to jestem za tym, żeby kupić. I tak naprawdę właśnie jeżeli chodzi o mnie, to to jest coś, co tak najbardziej mnie kusi. Z tego wszystkiego, co widziałam, bo tak naprawdę większość ja mam w szafie. Więc nie czuję takiej potrzeby, żeby też wszystko kupować i tą całą nową szafę. Ale właśnie wybierać taki jeden element, jeden, dwa elementy, które całkowicie jakby odświeżą. Więc jeżeli znajdę te dzwony, to bardzo chętnie nagram Wam film właśnie ze stylizowaniem takich spodni. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi. No ale właśnie oprócz dzwonów, to po prostu takie luźniejsze modele, czyli nie idziemy już w takie mocne rurki, tylko w coś luźniejszego. Do tego nie do końca jestem przekonana, bo jeżeli chodzi akurat o moją sylwetkę, wydaje mi się, że to dosyć mocno poszerza moje uda. No ale jeżeli Wy lubicie, no to też pewnie będzie pełno takich propozycji w sklepie. Przechodzimy już do ostatniej części, czyli do dodatków. Łańcuchy. Łańcuchy będą wszędzie. Na szyjniki, bransoletki, na torebkach, na butach, jako pasek. Ja już właśnie zaczęłam zauważać to przede wszystkim w H&M-ie, bo tam jak sobie zobaczycie na szyjniki, jest pełno różnych łańcuchów. I to jest właśnie też druga rzecz, którą chciałabym wrzucić do swojej garderoby, czyli jakiś taki łańcuch, ale nie taki mocny, bo to dalej nie do końca mnie przekonuje, chociaż miałam takie parę lat temu, ale coś takiego bardziej delikatnego, co i tak będzie fajnie wyglądało i będzie takim mocniejszym dodatkiem. Więc tutaj mamy łańcuchy, ale delikatnie przechodząc do pasków, bo mamy też właśnie paski łańcuchowe, to używanie po prostu pasków, żeby podkreślić talię. Do dłuższych marynarek, do płaszczy, czyli w tym sezonie przede wszystkim podkreślamy naszą figurę. Też takie wszystkie modele oversize nie są aż tak bardzo popularne, jak właśnie bardziej obcisłe rzeczy, czy właśnie podkreślanie paskiem. I to jest fajne, bo właśnie jeżeli chcecie wyglądać, chcecie, żeby było Wam ciepło, ale chcecie też, żeby dalej utrzymać tą formę, no bo dobrze wiemy, że zimą utrzymać formę, chodzi mi oczywiście o ubrania, ciężko, bo lepiej wyglądać jak bałwanek, żeby było ciepło. Więc to jest fajne. A jeżeli chodzi o buty, to mniej mamy tutaj właśnie butów na obcasie, bardziej są to znowu kalosze, czyli jeżeli macie huntery, macie jakieś inne kalosze, to jak najbardziej. Wszystkie takie buty jak do jeżdżenia konno na płaskiej podeszwie z takim minimalnym obcasem. I też Martensy, Chelsea Boots, czyli znowu stawiamy na takie mocne, konkretne buty, co jest oczywiście fajne, bo one są wygodne. Dobra, nie wszystkie Martensy, ale jak tam je przechodzicie, to podobno tak. Ale ogólnie, czyli nie stawiamy w tym sezonie na obcasy, tylko na fajne, mocne, konkretne buty, więc to oczywiście bardzo mi się podoba. I już ostatnia taka rzecz, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, no bo przecież to jest bardzo ważne, to oprócz peleryn będą różne płaszcze. I tak naprawdę to, co najbardziej je wszystkie łączy, to to, że będą raczej długie. Czyli już wychodzimy troszeczkę z tego takiego trendu na króciutkie kurteczki, tylko coś dłuższego, co jest oczywiście fajnie, bo będzie, fajne, bo będzie cieplej. I wszystkie jakie znajdziecie, kożuchy. To jest super, bo znowu większość z nas ma już coś takiego w szafie, więc spokojnie możemy w kolejny sezon wyciągnąć i cieszyć się kożuchami, które są mega miękkie, mega wygodne,
i cieplutkie. Dobra, koniec! Mam nadzieję, że ta taka pigułka wiedzy, można tak powiedzieć, Wam się przydała. Dajcie znać, czy Wam się ten film spodobał. Jeżeli tak, to poproszę kciuki w górę i napiszcie mi, co myślicie. Czekajcie! Czekajcie, dajcie mi jeszcze znać, który trend najbardziej Wam się spodobał i na co nie możecie się doczekać. I ostatnia rzecz, pamiętajcie, że to są tylko trendy. Ubierajcie się tak, jak chcecie, tak jak podpowiada Wam Wasza głowa, Wasze upodobania. Nie zwracajcie na to uwagi. Jeżeli chcecie się ubierać modnie, no to mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, a jeżeli nie, to noście to, co Wam się podoba i pamiętajcie, że to Wy macie czuć się dobrze i komfortowo. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!